Punkt. Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Katarzyna Gujska, kolejny gość w studio, pan Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki. Już pewno niebawem, jutro nowy jeszcze. Rząd, tak, jutro nowy rząd obejmuje stery państwa. No ale zanim stery państwa objął w pełni, to dziś mieliśmy w Sejmie skandaliczny wyczyn posła Brauna. No, można powiedzieć, że poseł Braun przez ostatnie dni tego pierwszego posiedzenia Sejmu mógł sobie hulać w Sejmie, ile dusza zapragnie. Był wysłuchiwany, słuchał takich grzeczności od pana marszałka Hołowni. No to dzisiaj postanowił pójść na całość i no, powiedzmy, że pewno są tacy, którzy będą go potępiać, ale to nie ma znaczenia, bo wizerunek Polski na pewno po tym incydencie, po tym zdarzeniu bardzo mocno ucierpi. Jak pan patrzy na to dzisiejsze zachowanie, ale też i o genezę, bo to nie można tak oddzielać tego, co dziś się wydarzyło, od tego, co się działo i na, w ciągu ostatnich dni, ale też i na przestrzeni ostatnich lat. No jednak pozwolenie na taką agresję i chamstwo było, no i teraz to widzimy. Tak, to prawda. To jest konsekwencja pewnego obniżenia radykalnego standardów po stronie opozycyjnej w ostatnim czasie. Możemy zobaczyć w internecie te nagrania, gdzie Hołownia z panem Braunem się wymieniają takimi jakimiś grzecznościami, się droczą, no prawie pieszczą retorycznie. To coś niesamowitego i to rozchodziło pana Brauna. Dzisiaj mamy bardzo smutny dzień, podwójnie, no bo nie można się cieszyć, kiedy Donald Tusk zostaje premierem i to jest smutny spektakl, który oglądamy dzisiaj od rana. A po drugie, no, antysemicki atak w kuluarach Sejmu i cały świat będzie o tym mówił, bo bardzo dużo jest aktów antysemityzmu obecnie na świecie w związku z konfliktem w Gazie. Na uniwersytetach amerykańskich wiszą transparenty, że nie chcemy Żydów. W Polsce nie ma takiego zjawiska, nie ma takich incydentów. Żydzi mogą się czuć bezpiecznie, nie ma żadnych ataków na synagogi, na rabinów. No. I nagle pojawia się Braun, który robi coś bardzo takiego YouTube'owego, takiego jak z TikToka, czyli szybka akcja, bierze tę gaśnicę, zaczyna nią rozpylać ten proszek idąc. No to jest bardzo teatralne, ludzie go nagrywają. Cały świat będzie mówił, że Polacy są antysemitami, że w polskim parlamencie dzieją się sceny dantejskie i to jest straszliwe, ale konsekwencje będziemy ponosić wszyscy, a odpowiadają za to moim zdaniem politycy opozycji, oczywiście nowy marszałek, bo popatrzmy, on, kiedy marszałek Hołownia wygłosił swoje pierwsze słowa po wyborze, że powiedział, że będą standardy, że to jest nowe otwarcie, nowe miejsce, te przemeblowania, te barierki, to wyprowadzanie zamrażarki i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to wszystko upadło. Znaczy nigdy chyba w historii tak szybko czyjeś expose, jak marszałka Hołowni, nie upadło, bo Grzegorz Braun ośmieszył parlament. Nigdy czegoś takiego chyba nie było, prawda, pani redaktor? Czegoś tak nieprawdopodobnie teatralnego, a jednocześnie z konsekwencjami dla wizerunku Polski na całym świecie. No właśnie, ja mówiłam już dzisiaj wcześniej w programie, przywoływałam mapę, którą dosłownie tydzień, półtora tygodnia temu opublikował rząd Izraela, pokazując te miejsca bezpieczne. Jest mapa świata pokazująca miejsca bezpieczne dla obywateli Izraela, czy szerzej dla osób narodowości żydowskiej. Polska jest tym zielonym, czyli w pełni bezpiecznym punktem na tej mapie, a za naszą zachodnią granicą już kolor pomarańczowy się rozpoczyna i idzie daleko na zachód, co oznacza, że tam już jest zagrożenie i podróż w te rejony, między innymi do Niemiec, do Francji, innych państw jest odradzana przez władze Izraela. No to o czym świadczy? No dziś mamy to wydarzenie, które pewno tej mapy nie zmieni, bo to więcej czynników składa się na taką ocenę, ale myślę, że jednak no, sprawi, że Polska powróci w debacie światowej jako państwo antysemickie. Ale panie wojewodo, ja zapytam, bo no, dzisiaj można powiedzieć tak, ważny dzień, bo expose premiera, później pytania, w tym wszystkim ten incydent, głosowanie będzie, państwo widzą, pan premier Donald Tusk już na mównicy, pytania się skończyły. Będziemy dzisiaj jeszcze obrady Sejmu transmitować, ale to, że nie ma tak naprawdę reakcji Sejmu, nie ma takiej poważnej reakcji Sejmu na to, co dziś się wydarzyło, na ten incydent antysemicki, no to w gruncie rzeczy, no to też pokazuje, że
ci, którzy Sejmem kierują, mam na myśli tutaj pana marszałka, ale myślę, że to samo można powiedzieć o panu premierze Donaldzie Tusku, bo pewno gdyby on chciał, żeby taka reakcja ostrzejsza i bardziej wielowymiarowa, ogólnosejmowa była, to by była. Oczywiście. Nie rozumieją, albo ja nie wiem, albo może są zainteresowani, żeby Polska była wskazywana palcem jako państwo właśnie takie zdziczałe, przepraszam bardzo. Myślę, że może tak być, bo przypomnijmy sobie Marsz Niepodległości. To dla tego środowiska Donalda Tuska i pozostałych aż po lewicę, to jest marsz faszystów. Przecież chodziło o tej w retoryce w gruncie rzeczy o to, by patriotów przedstawiać jako faszystów i jako zagrożenie i żeby dzielić społeczeństwo w ten sposób, dzielić, antagonizować ze sobą i w ten sposób zarządzać, a jednocześnie na Zachodzie pokazywać, jaki Donald Tusk jest cywilizowany i wspaniały, a opozycja, czy prawica, czy patrioci, to są prawie dzicy ludzie, którzy biegają i rozwalają Warszawę raz do roku. I to samo można przełożyć na ten incydent. Ale w taki dzień jak dzisiaj, pani redaktor, wydaje się, że też trzeba... Myślę, że bardzo wiele osób jest smutnych, widząc powrót Donalda Tuska. Ja też do nich się zaliczam, ale tutaj trzeba się zwrócić 42% Polaków. Donald Tusk się chwalił dzisiaj wysokimi notowaniami. To ja przypomnę badanie z piątku, że Rzeczpospolita opublikowała. 42% Polaków uważa, że Donald Tusk będzie co najmniej złym. W najlepszym wypadku złym premierem, bo niemal co trzeci Polak uważa, że będzie fatalnym szefem rządu. Ja uważam, że Donald Tusk w kategoriach okropności politycznych może rywalizować tylko z Wojciechem Jaruzelskim, którego zresztą wszyscy będziemy 13 grudnia przecież wspominać, i to negatywnie. Ale w taki dzień jak dzisiaj musimy jasno powiedzieć do wszystkich ludzi, którzy są dzisiaj smutni, którzy są podłamani, którzy widzą, że sprawy polskie idą w złą stronę, bo straszliwy człowiek obejmuje stery rządu, że nie mogą się zamywać, że muszą pamiętać, że Polska będzie trwała, niezależnie jak okropny będzie ten rząd i jakie straszliwe reformy będzie zamierzał przeprowadzać, bo będzie zamierzał. Ale to nie oznacza, że wszyscy prawi ludzie mają się strwożyć w swoich sercach. Ale czego w takim razie pan się spodziewa? No bo w zasadzie dzisiaj Donald Tusk posłużył się w jednym przypadku w sposób szczególnie obfity człowiekiem, który zmarł w tragicznych okolicznościach. Później posługiwał się również innymi osobami, które zmarły w tragicznych okolicznościach. To widać, mu nie przeszkadza. Non-stop wykorzystuje czyjąś śmierć do swojej gry PR-owej. No ale jeżeli oddzielimy te tematy od reszty, od tego, co to miało stanowić, rozumiem, meritum, jeszcze wyłączymy z tego opisy poszczególnych ministrów, to tak naprawdę tam niewiele zostaje. No ale jednak powiedział 20% dla sfery budżetowej, 30% dla wszystkich nauczycieli, czyli od przedszkola, po szkoły, podstawowe, licea, rozumiem, wszystkie inne po wykładowców akademickich i powiedział jeszcze o VAT-cie kasowym, czyli coś, co wnioskowało Polskie Stronnictwo Ludowe, czy w ogóle szerzej Trzecia Droga. No to są te konkrety, które można było wyłowić, bo już na przykład jeżeli chodzi o CPK, no to myślę, że każdy, kto zna Donalda Tuska lepiej, to mógł ten komunikat odczytać jako zapowiedź jednak rezygnacji z tej inwestycji, a nie jej budowy. Ale w stylu Donalda Tuska, to znaczy nie powiedział, że zrezygnuje, tylko będzie udawał, że coś robi. Wyznaczył do tego, jak pamiętam, Dariusza Klimczaka jako ministra infrastruktury, polityka PSL-u, z tego PSL-u, który wyjątkowo nienawidzi prawicy i który na pewno nie darzy sympatią tego projektu. I to będzie się odbywało na zasadzie takiego metody salami, że nagle jakaś będzie analiza, potem jakiś ekspert, potem zniszczą ten projekt, no oczywiście tak, w interesie niemieckim. Pani Wojewodo, ja się niczego dobrego nie... My też wchodzimy na taki... Znaczy posługujemy się kategoriami, znaczy jakimiś szalonymi zupełnie. Znaczy, no, pan Klimczak, jeżeli jemu się kojarzy CPK, czy te koleje szybkie, czy przepraszam bardzo, port głębokowodny w Świnoujściu z Prawem i Sprawiedliwością, to przecież to jest jakieś szaleństwo. Czy o czym my mówimy? My mówimy o inwestycjach, które już, ja już nie wspomnę o tym, że są uznawane za niezwykle istotne, w zasadzie kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Ale przecież to są inwestycje, które mają przynieść Polakom setki miliardów złotych w perspektywie kilku lat. No przecież jest szaleństwo, o czym my rozmawiamy. Tak, jest szaleństwo, ale oni się znajdują w pewnej bańce informacyjnej, którą sami stworzyli w swojej własnej mitologii. W to głęboko wierzą, a za tym są bardzo konkretne interesy. No, ale jednak są badania społeczne wskazują na to, że Polacy chcą centralnego portu. Dlatego zlikwidują port centralny bardzo powoli, próbując zakłamać rzeczywistość, aby to poparcie dla centralnego
portu komunikacyjnego zmniejszać. I będą to robili w perspektywie może roku, może dwóch, ale go zniszczą. I tak nie spodziewam się niczego. Znaczy, to wystąpienie Donalda Tuska było długie, było puste, pełne takich pięknych zwrotów i zawsze, jak w przypadku Donalda Tuska, nie można wierzyć w nic, co on mówi. Więc to, co nastąpi, to będzie szczucie społeczeństwa na siebie, będzie bardzo agresywny język. Będzie cenzura? No ja uważam, że na pewno. Znaczy, same zachowania polityków Platformy na korytarzach sejmowych na to wskazują. To znaczy, nie chcą odpowiadać na niewygodne pytania. No dzisiaj przyszły minister spraw zagranicznych, powiedzmy, szef polskiej dyplomacji, jakkolwiek by to groteskowo nie brzmiało, przepychał dziennikarza telewizji publicznej. No, panie redaktor, no możemy przechodzić przez te nazwiska. One są wszystkie tak straszne. No, pan Sikorski, człowiek nieodpowiedzialny, piszący nieodpowiedzialne tweety, autor najgorszej polityki zagranicznej Polski chyba po 89 roku. No trudno szukać dalej, a nie mieliśmy szczęścia do ministrów spraw zagranicznych. Jeden tajny współpracownik, kolejni prowadzący wyjątkowo proniemiecką politykę albo politykę na kolanach. No, tajnych współpracowników chyba było trochę więcej, nie tylko jeden, ale już nie będziemy wnikać w tą historię. Ten pierwszy to dla mnie jest jasne, a tych postaci to nie pamiętam. Stawiamy kropkę. Pan Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki, był gościem Telewizji Republika. Szanowni Państwo, premier Donald Tusk na mównicy, nie wiem, o czym będzie mówił, powinien odpowiadać na pytania posłów, więc posłuchajmy.